jakby spadkobiercą, że domagają się jakby no, zwrotu, bo każdy z nas, który się dorabia i w ten sposób by z pokrzywdzeniem, no, z krzywdą zabrano mu majątek, to dzieci czy wnukowie na pewno dochodziliby swoich praw, kiedy zabrane by zostało dobro no, rodzinne. Także to też musimy mieć na uwadze. Dlatego moim zdaniem, jeżeli tylko prawnie nadarzy się okazja, należy dążyć jak najszybciej do ugody. Oddać im ten park z pałacem, niech zajmą się tym jako gospodarze. To będzie tak, że na przykład oni, no nie wiem, a potem znajdą, czy sprzedadzą, czy to już jest ich sprawa. Będzie na tej zasadzie, że sobie wywalczy, że aha, park jako można korzystać, dokładnie na jakichś zasadach, czy tam pójść sobie, bo to jest, no to jest, jeżdżąc po świecie, podejrzewam, że to byśmy wszyscy też mieli. No, a widać, natomiast na pewno trzeba też dążyć do tego, aby zadbać o interes miejscowości, czyli tak. Jeżeli jest okazja, to przede wszystkim wywalczyć przy takiej ugodzie pozostawienie takich strategicznych nieruchomości, które są ważne dla nas, czyli plaży, ośrodka zdrowia, budynków mieszkalnych, które tutaj są jakby zamieszkane przez naszych mieszkańców, bo przecież to jest najważniejsze. Natomiast ta nieruchomość, jeśli chodzi o pałac z parkiem, nie oszukujmy się. Nawet gdybyśmy odzyskali to całkowicie, już bez obciążeń, bez roszczeń, to jako gmina podejrzewam, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić tego do normalnego stanu używania, bo tam wiadomo, że to już są wielkie miliony trzeba włożyć w renowację i w odbudowę. Gminy na to na pewno nie będzie stać. Prywatny właściciel, czy on to sam zagospodaruje, czy sprzeda komuś, kto to odrestauruje, to na pewno i tak w przyszłości będzie spożytkiem dla Giewartowa, bo to będzie funkcjonowało, to będą podatki stąd i będzie to wyglądało, nie będzie odstraszało. To jest taka